Hej, paradoksie! Co? Kim jesteś? To nieistotne. Ważne jest to, co ty teraz robisz. Cały czas grasz w te głupie gierki i masz gdzieś uczucia widzów, którzy trwają w nadziei, czekając na znak twojej aktywności. Zakończ to. Przerwij tą ciszę. Masz rację. Obiecałem im to. Najwyższy czas przerwać tą ciszę i zrobić recenzję 8. sezonu My Little Pony. Dobra, no to biorę się do roboty. Jak tylko dostanę true ending. Hejka, z tej strony Paradox i witam was wszystkich serdecznie w kolejnej paradoksalnej recenzji, która mi się trochę przedłużyła. No napisałem ją takie cztery razy. Nie było łatwo, ponieważ naprawdę nie wiem, nie wiedziałem do tej pory, może nie wiem, czy ja to dobrze zrobiłem, ale nie mam pojęcia, jak się za taką produkcję zabrać, co ja chcę o niej powiedzieć, co ja nie chcę o niej powiedzieć. No ale napisałem, no to teraz warto by było powiedzieć co nieco na ten temat, ponieważ obiecałem wam, że przedstawię wam jedną z moich ulubionych produkcji i w sumie to chyba moją ulubioną produkcję, więc no właśnie to robię. W ramach wstępu, kojarzycie może taką grę sieciową o nazwie Wakfu? Nie? To dobrze, bo ja też. Otóż twórcy tej gry, znani jako Akanama Studio, stwierdzili, że no w sumie gra im nie wystarcza, no i se zrobią serial animowany osadzony w świecie tej gry. No i właśnie w ten sposób powstało Wakfu. Serial, który będziemy dzisiaj omawiać. Dobra, dość już gadania, wystarczy już tego spontanicznie improwizowanego wstępu. Przejdźmy może już do recenzji. I mam dość sporo do powiedzenia w tej recenzji. I z tym wiąże się jedna rzecz. Mianowicie spoilery. W każdym razie to nie są jakieś spoilery takie straszne, to właściwie można sobie samemu zaspoilerować wszystko, co teraz tutaj powiem, po prostu przeglądając sobie opisy poszczególnych odcinków, więc... No, zaczynajmy. Fabuła zaczyna się nieco dziwnie. A tak w nawiasie mówiąc, to pewnie się zastanawiacie, dlaczego oglądam ten serial z oryginalnym francuskim dubbingiem. Otóż polski dubbing... Sie. Przykład. Intro z oryginalnym dubbingiem. Intro z polskim dubbingiem. Walcz, Boże, twardy głaz, i tak jak ogień pal, tyś bohater nasz, patrz, oto twoja Chyba mam depresję. Ogólnie kwestie postaci również nie brzmią lepiej. To jest typowy budżetowy dubbing, czyli jej tani aktorzy, którzy w ogóle nie są dopasowani głosowo do poszczególnych postaci. Nawet się nie starają oddawać jakichkolwiek emocji. Wszystko brzmi tak sztucznie, jak to jest tylko i możliwe. Tym bardziej, że do jednej postaci męskiej głos podkłada kobieta. Dubbing angielski już jest na nieco wyższym poziomie. No, może nie jest perfekcyjny, ale przynajmniej trzeba przyznać, że jest nieco lepszy od polskiego. W każdym razie dopień nawet nie dorasta dubbingowi francuskiemu, który jest właśnie oryginalny. Niech wszystkie Slimarinosy wyjdą ze sztaserów. Dosyć tego. Nie ma mowy, mój książę. Chcesz narazić własnych żołnierzy? To nie do wiary. Ruch jak na targowisku. Gdzie są straże? Nikt nie chroni statku? Są na polu bitwy! Och, tak. Nie można tak strzelać na ślepo. Trzeba mieć jakąś strategię! To all Fagrinos, deploy the stacers. We need to finish. Nothing of the sort, Prince et al. You're just gonna injure your own troops. I can't believe this. People walk in here willy-nilly. Is no one watching? Is no one defending the ship? They're all on the battlefield, sir. Oh, right. You've got to stop firing at random! We need to establish a strategy!
que tous les Cimarinos sortent les stasers. Il faut en finir. Rien du tout, Prince Adal. Vous allez finir par blesser vos propres troupes. Mais c'est incroyable. On rentre ici comme dans un moulin. Où sont les gardes? Personne ne protège ce navire. Sur le champ de bataille, Sire. Oh oui. Vous devez arrêter de tirer pour rien et nous devons mettre une stratégie en place. Gra aktorska ogólnie według mnie jest podstawą każdej produkcji. Jeśli nie gra aktorska, to przynajmniej podkładanie głosu, czyli voice acting w produkcjach animowanych, to jest podstawa podstawy. Jeśli nie umiecie tego dobrze zrobić, to ta produkcja będzie ssała, ponieważ bohaterowie nie będą wiarygodni. Oryginalny voice acting w tej produkcji jest chyba jednym z lepszych, jaki słyszałem. Postacie brzmią naprawdę niesamowicie wiarygodnie. Mamy wrażenie, że to po prostu nie mówi aktor, że to nie aktor podkłada głos do właśnie tej narysowanej postaci, tylko że to sama postać tak mówi, że to jest jej głos, takie emocje, cała osobowość tej postaci jest świetnie oddana, aktorzy tutaj zrobili świetną robotę, oczywiście mówię o francuskich. Naprawdę uszanowanie, podziwiam, dubbing jest naprawdę znakomity, jeden z lepszych chyba, jakich słyszałem. W każdym razie po tym wstępie przenosimy się tam ileś tam lat później i poznajemy naszego głównego bohatera, Hugo, który dostaje wiadomość o tym, że gdzieś tam przebywa jego prawdziwa rodzina i postanawia ją odnaleźć. Wyrusza zatem z Percivalem, który jest walecznym i totalnie tępym rycerzykiem. Dzierży on demoniczny miecz, który nosi imię Rubilax, który a propos jest jedną z moich ulubionych postaci. Towarzyszyć Hugo będzie również Evangeline, która strzela z magicznych strzał i nigdy nie podłuje. Czyli tak jakby specjalność Kra, ponieważ jest rasy Kra, ale nie będę wymieniał raz, dlatego że już mi się one strasznie mylą. Ruelem. Jak opisać Ruela? No to jeśli chcecie opisać Ruela, to po prostu wyobraźcie sobie totalnie stereotypowego stereotypa skąpca, który jest w dodatku starcem i jego najważniejszą wartością w życiu to jest pieniądz. No i macie postać Ruela. Oraz Amelion, księżniczką ludu Sadida, którzy to tak są połowie ludźmi, połowie roślinami. W każdym razie mają zdolność kontrolowania roślin. A jeśli chodzi o osobowość Amelii, to wyobraźcie sobie stereotyp księżniczki, który udaje, że nie jest stereotypem księżniczki. Bardzo łatwo możemy to zaobserwować, ciągając jedynie dwie sceny z tego serialu. Même pas faire les brochettes de lézard. Mais je vous préviens, on aide Hugo à retrouver sa famille et on rentre au château. D'accord, et toi t'arrêtes avec les vous et les princesses. À partir de maintenant, je suis ton amie Amalia et c'est tout. D'accord? Tu de nos amis avant. Pas question. Comment ça pas question? Je te préviens, si tu me suis pas, je saute et ce sera ta faute. Très bien. Adieu Hugo. No to główny bohater Hugo jest nastolatkiem o smoczej krwi. Potrafi on wykorzystać energię życiową, czyli w tym serialu nazwano właśnie Wakfu, do tworzenia m.in. portali czasoprzestrzennych oraz nie tylko. Z charakteru jest to dość wyidealizowany bohater. Wyidealizowany, powiedziałem to, kurde. Uwielbia pomagać innym, zawsze gra według zasad. To jest bardzo zawzięty, jeśli chodzi o te rzeczy. Nie poddaje się nigdy. No, dosyć taki ideał bohatera. Ale nadal jest ciekawy, nadal jest naprawdę fajny. To nie jest taki przekokrzony bohater. Też musi podejmować różne decyzje moralne i w ogóle. To jest akurat dobrze napisany bohater. Tylko, że jest dobrze po prostu został dobrze wychowany przez swojego ojca. Jak o postaciach mowa, to przechodzimy do kolejnej rzeczy, czyli do antagonistów tej produkcji, którzy są zarąbiści. Vous êtes venu ici avec pour seule motivation le chaos, sans même comprendre l'importance de ce que la fratrie est en train de mettre en place. Podoba mi się przede wszystkim dlatego, że oni nie są takimi typowymi antagonistami, gdzie są źli dlatego, że robią złe rzeczy, bo tak im się chce. To są postacie bardziej tragiczne, które mają konkretną motywację do robienia takich rzeczy. Oczywiście nie wszystkie postacie są takie, na przykład no Władca Piekieł no jest zły, bo jest zły, bo lubi zło, więc no... Może teraz parę słów o fabule, jaka jest. Czy jest dobrze napisana, czy jest zawiła, skrętna? Otóż nie. Fabuła jest naprawdę prosta. Polega ona tylko i wyłącznie na sekwencji podróżowania, na tym, że bohaterowie podróżują do pewnego celu razem ze sobą, ale to się nie kończy. Historia się nie kończy wtedy, kiedy dotrą do tego celu. Historia się rozkręca, kiedy dotrą do tego celu. Czyli powiedzmy, że fabuła jest
prosta, ale świetnie napisana. I to naprawdę świetnie napisana. Zwrotów akcji jest tutaj naprawdę dużo i to takich, których nigdy się nie domyślicie. No po prostu nie mam mowy, żebyście się domyśleli, że taki będzie zwrot akcji. No nie wiem, no chyba, że sobie zaspoilerujecie, ale to nie jest zamyślenie się. I ja byłem w szoku, że ktoś takie coś mógł wymyśleć, że ktoś wpadł na taki pomysł, żeby to tak poprowadzić, że zaatakują w taki punkt, gdzie najmniej się spodziewamy. No czyli w ogóle się nie spodziewamy. Po prostu patrzymy, co się dzieje i... Wow. I to jest urok tej właśnie produkcji, że fabuła się niesamowicie rozkręca, kiedy właśnie nasi bohaterowie docierają do celu. Wtedy nagle zostajemy przy natłok różnych wątków, nagle wszystko zaczyna mieć jakiś głębszy sens. Oni chodzą tam, potykają różnych ludzi, którzy nie mają potem, potem się nie pojawiają jakoś, ale to są takie postacie poboczne. I zapychacze, czyli wątki poboczne, przeze mnie zwane zapychacze, tej produkcji są naprawdę świetne, ponieważ postacie wszystkie poboczne, które spotykają bohaterowie po drodze, są naprawdę super, mają świetne wątki i naprawdę miło się to ogląda, bardzo, bardzo dobrze. Jeśli chodzi o to produkcję, każdy odcinek mi się podoba. Nie było czegoś takiego, że coś mi się nie podobało, jakiś odcinek się nie podobał. Z wyjątkiem jednego specjalnego trzyodcinkowego chyba odcinka, czy czteroodcinkowego odcinka, który się dział w takim złym mieście, gdzie już po prostu twórców zbyt bardzo podniosła wyobraźnia, jeśli chodzi o to miasto i po prostu to mi się tylko nie podobało. Ale oprócz tego wszystko było naprawdę, wszystkie wątki poboczne były świetne. A fabuła główna jest fenomenalna, po prostu jest poprowadzona naprawdę świetnie, umiejętnie i naprawdę trzyma strasznie w napięciu. Najlepsze jeszcze jest to, że zakończenia wątków głównych fabuły często nie należą do zbytnio szczęśliwych. Wręcz przeciwnie, pierwszy sezon zakończył się bardzo przygnębiająco i miałem naprawdę dosyć mocnego doła po obejrzeniu go. I to jest dość specyficzne. Ale zakończenia jeszcze same sobie nigdy nie są satysfakcjonujące. Zawsze zakończenia zachęcają nas do włączenia jak najszybciej następnego sezonu, żeby to dalej obejrzeć. I tak było też w zakończeniu sezonu trzeciego, czyli ostatniego, który teraz wyszedł, który był totalnie satysfakcjonujący. I niestety sezonu czwartego jeszcze nie ma, a ja cierpię. Dzięki! To teraz przejdźmy do najlepszej rzeczy. Skoro fabuła jest umówiona, to przejdźmy do rzeczy, którą jest budowa świata. A swoją drogą, tak w nawiasie, ten świat ma naprawdę epicką nazwę. Nazywa się The World. Co się nazywa kreatywna? Nie masz pojęcia, jak nazwać światem, to nazwać go światem. No po prostu... Jeśli chodzi o świat, to muszę przyznać, że on jest strasznie bogaty. To jest ten typ świata, którym jest wszystko. To jest tak jak w Skyrim. W Skyrimie możesz wsadzić wszystko. Smoki, mechy, statki kosmiczne możesz wsadzić, będą pasowały. Magie, miecze, księżniczki, demony, bogów, półbogów, 1/4 bogów, dzieci bogów, flotę łodzi podwodnych. Wojny jak z gwiezdny... Co? No jest różnorodnie i wojna na laserki jest na dosyć ogromną skalę, widowiskowo. Ale spoko, jeśli czujecie, że zaraz level waszej imersji, no ten spadnie do granicy minus 6857, otóż nie, wszystko ze sobą idealnie współgra i wszystko do siebie pasuje. Nigdy nie mamy jakiegoś wrażenia, że coś tam zostało dodane na siłę i jakoś nie pasuje, jest nielogiczne. Nie, nigdy nie mamy takiego wrażenia. No, czasami jest, ale nigdy nie mamy jakiegoś takiego wrażenia i też często przymykamy na to oko, ponieważ po prostu niektóre rzeczy są dodane tylko po to, żeby było zabawne. No i są zabawne, więc no nie możemy winić twórców, że chcą trochę pośmieszkować. No przynajmniej ja nie winę ich. No z wyjątkiem tego trzyczęściowego odcinka Bargmarze, czyli w tym właśnie mieście, to był jedyny taki moment. Warto też wspomnieć o rzeczy, która mnie najbardziej jara, czyli o... Matko, jak to zabrzmiało? Jak to zabrzmi zaraz, ale może nie. Rzecz, która mnie zaciekawiła, a mianowicie o relacjach między bohaterami, które są... ciekawe. Bardzo mi się podoba, jak to zostało tu przedstawione. Jeżeli jest to pewnej produkcji o kolorowych kucykach, ten z 8 sezonu kiedyś. Bardzo mi się tutaj spodobało to, że bohaterowie na początku no nie ufają sobie. Aż tak bardzo. Dopiero po jakimś czasie ich więzi się zacieśniają i stają się najlepszymi przyjaciółmi na dobre i na złe.
A jeszcze później dwójka bohaterów postanawia wyjść za, ten, za mąż za siebie i mają dzieci. To chyba najwyższy czas, żebyśmy porozmawiali teraz o trzecim sezonie. Sezonie, którego akcja dzieje się 8 lat po sezonie drugim. I w którym pojawia się dwójka nowych bohaterów. To jest rodzeństwo, właśnie to są dzieci Percivala i Evangeline. Którzy się zakochują w sobie i się żenią i mają dzieci. Nie, naprawdę, to pierwszy raz coś takiego widzę, no. Nie mówcie mi teraz o Naruto, że Naruto tak jest, bo Naruto to jest przeciągane na siłę, to już powinno się dawno zakończyć, teraz chcą to nadal przeciągnąć na siłę i dlatego jest Boruto. Nie mówcie mi o Boruto, bo nie. Nie, to nie jest ten poziom. To jest inaczej całkowicie przedstawione. To nie ma 6000 sezonów, to ma 3 sezony dopiero. Dopiero 60 parę odcinków, a nie 500 ileś tam. Więc nie mówcie mi o tej produkcji. Wracając do trzeciego sezonu, klimat znacznie ulega zmianie. W pierwszym i drugim sezonie klimat był raczej taki bardziej sielankowy. Był poważny, były dużo poważnych momentów, ale było też dużo momentów, no, które były takie mniej poważne. Bardziej skupialiśmy się na podróży i przyjaźni i na relacjach między postaciami. Tutaj już relacje są bardziej zaciśnione. Już się na niej tak nie skupiamy aż tak bardzo. Nie skupiamy się na rozwoju ich. O, skupiamy się teraz na tym, co się dzieje. Skoro bohaterowie są już bardziej dorośli, to teraz poruszamy bardziej dorosłe sprawy. No, mianowicie pojawia się nagle polityka, pojawiają się też różne kłótnie, różne... wszystko jest takie cięższe ogólnie, mam wrażenie. Wszystko nagle robi się takie bardzo poważne, bardzo takie już dojrzałe. Nadal są śmieszne momenty, nadal nie brakuje humoru. Ale też wszystko, ale to, jak mówię, wszystko się staje takie poważne. I naprawdę bardzo mi brakowało produkcji, w której postęp rozwoju relacji między bohaterami jest tak dobrze oddany. Dobrze jest też pokazane, że z wiekiem uczucie do pewnych osób zaczyna się jakby zmieniać. Na przykład w pierwszym i drugim sezonie, gdy Hugo i Amelia są w wieku nastoletnim, no to nie ma pomiędzy nimi żadnej chemii, nic po niej takiego nie widać. Po prostu są dobrymi przyjaciółmi. Ale w sezonie trzecim, 8 lat później, no to trochę się to zmienia. Il peut se concentrer sur son combat sans soucier de nous. Vous avez peut-être raison. Humor tej produkcji jest też świetny i naprawdę zróżnicowany. Zaczynając od prostych żartów sytuacyjnych i naprawdę zabawnych, kończąc na żartach o seksie. Rany, ale mi tego brakowało. Teraz jak te seriale są takie poprawne, politycznie, że nie można się żartować z takich rzeczy, bo pod dzieci wszystko jest zrobione, to tutaj nie, tutaj już są takie dosyć bezpośrednie. Na koniec jeszcze kilka słów o animacji i muzyce. Animacja jest fenomenalna. Jest świetna. Może z początku się wydaje lekko dziwna, ponieważ jest to połączenie jakby dwóch stylów. Jest to połączenie stylu anime, dokładności anime. Anime, jak wy wiecie, jak anime jest dokładnie rysowane, płynnie, że każdy... znaczy ono nie jest takie płynne. Anime jest rysowane tak mniej płynnie, ale każdy szczegół, każdy powiew włosów, każde wszystko jest oddane bardzo szczegółowo i wiernie. I to jest połączenie takiego stylu anime z płynnością kreskówki, gdzie wszystko jest bardzo płynne. Jest to kolejna animacja, której naprawdę zawiesiłem oko, która mnie zaskoczyła czymś nowym, jakąś innowacją. Mimo to, że jest taka prosta i kreskówkowa, to też szczegóły są niesamowicie bardzo dopracowane, więc ogólnie animacja jest świetna, no totalnie 10 na 10 jeśli chodzi o anime. Dodatkowo animacja walki jest również świetna, walki są bardzo efektowne, bardzo dynamiczne, bardzo brutalne, mimo że nie ma krwi. Jeszcze dodać jeszcze do tego dobry voice acting, gdzie aktorzy naprawdę często naprawdę przechodzą samych siebie, jeśli chodzi o wydawanie dźwięków, jeśli chodzi o ból albo krzyki jakieś z bólu, to parę razy miałem takie wrażenie, że dosłownie, że aż mnie boli, bo po prostu to jest tak dobrze zagrane i przedstawione. Na koniec jeszcze wspomnienie o muzyce, czyli coś, czego MLP powinno się uczyć od tej produkcji. Ogólnie to wszystkiego powinno się uczyć od tej produkcji, ale muzyka to jest... No... Mała wstawka, ponieważ dokładnie w tym miejscu zacząłem przez 10 minut pieprzyć dosłownie o niczym. Muzyka w tej produkcji jest przede wszystkim nienachalna oraz świetnie dopasowana do scen i do akcji, która aktualnie dzieje się na ekranie. Produkcja ta ma też sporo scen, w których muzyki autentycznie nie ma. Jest na przykład scena, gdzie Percival, Evangeline i ich dzieci jedzą sobie rodzinny obiad przy stole, przy wspólnym stole. I tam nie gra żadna muzyka. Nic.
Tam jedynie co słyszymy to ich rozmowy, odgłosy jedzenia i odgłosy ogniska oraz śnieżycy za drzwiami, ponieważ wtedy właśnie jest śnieżyca. I to są jedyne dźwięki, które słyszymy. To buduje taką niesamowitą atmosferę. To jest pierwszy raz, kiedy ja miałem wrażenie, że po prostu oglądam rodzinę jedzącą sobie wspólny obiad. Żadna gówniana muzyka mi przy to nie przeszkadzała, po prostu oglądałem rodzinę, która sobie je obiad. Imersja! Vous mettez la table, les enfants? C'est le tour de Flopin! Dans tes rêves, tête de yop! Flopin, tu mets les cuillères et Lily, tu mets les bols. Et que ça saute! J'en ai marre! Właśnie tego mi brakuje w dzisiejszych produkcjach. Tego obrazu takiego, rzeczy, które się tam codziennie przytrafiają. Dzięki takim właśnie małym rzeczom te produkty, tle tych wszystkich niesamowitych, cudacznych kreskówek, one sprawiają wrażenie takich autentycznych. Zachowują wrażenie autentyczności. Okej, okay, kończmy już ten wywód. Wakfu dostaje ode mnie pełne 10 na 10. Według mnie absolutne arcydzieło. Jeśli jeszcze nie oglądaliście, to zachęcam do nadrobienia tej produkcji, gdyż dalszy jej los zależy od oglądalności. A ja chcę obejrzeć czwarty sezon.